Szanowni Państwo, Benemerenti 2013 biskupa polowego Wojska Polskiego otrzymuje Sztab Generalny Wojska Polskiego. Medale Milito Pro Christo otrzymują pan pułkownik Marek Tuszkiewicz, pan pułkownik Paweł Fudała, pan podpułkownik Włodzimierz Udak, pan pułkownik Andrzej Strykalski, pan podpułkownik Wiesław Matysiak, pułkownik Marek Polasa, pułkownik Stanisław Gruszka, podpułkownik Dariusz Owczarek, pani Teresa Wiszniewska, pan pułkownik Eugeniusz Karmiłowicz, pan chorąży sztabowy Tomasz Zawieska. Ta nagroda dzieli się na tysiące pracowników, którzy nie szczędząc swoich sił ani czasu osobistego, służyli siłom zbrojnym. Sztab Generalny jako instytucja jest powołany po to, żeby służyć siłom zbrojnym. Jeżeli cofniemy się o te 95 lat i prześledzimy historię Sztabu Generalnego, to możemy wyciągnąć wnioski, że z tych swoich podstawowych zadań, z podstawowej misji Sztab Generalny wywiązywał się należycie. Dziękuję wszystkim tym, którzy w Sztabie Generalnym kiedyś służyli, tym, którzy służą obecnie i mam nadzieję, że te dobre tradycje Sztabu Generalnego zostaną podtrzymane również w przyszłości. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo. Benemerenti 2013 biskupa polowego Wojska Polskiego otrzymuje Polskie Radio S.A. Jesteśmy instytucją cywilną, to cała nasza praca, mamy tego pełną świadomość, to służba, służba na rzecz społeczeństwa polskiego, na rzecz naszej ojczyzny. Tak było właściwie od zarania istnienia Polskiego Radia, a zatem już od blisko 88 lat. Polskie Radio jest blisko ludzkich spraw, jesteśmy źródłem, mam nadzieję, rzetelnej, uczciwej, solidnej informacji. Jesteśmy centrum edukacji społecznej, dostarczamy rozrywki, a także umożliwiamy dostęp do dóbr kultury rodzimej i światowej. Raz jeszcze ogromnie dziękuję za ten zaszczyt. Dziękuję. Wierni służbą narodowi. Ich służba budzi społeczną akceptację. Benemerenti 2013 biskupa polowego Wojska Polskiego otrzymuje Policja. Wymienione przez nas osoby otrzymują medal Milito Pro Christo. Nadinspektor Marian Dąbek, inspektor Grzegorz Jach, młodszy inspektor Artur Bednarek, młodszy inspektor Janusz Szczepizur, młodszy inspektor Marek Walczak,
aspirant sztabowy Robert Zaborowski, aspirant sztabowy Antoni Duda, pani Irena Zając, pan Roman Wiśkiewicz. To wielki honor i zaszczyt otrzymać Nagrodę Benemerenti. Jestem tym bardziej dumny, że mogę kierować formacją, która tą nagrodę otrzymała. Jestem głęboko przekonany, że to wyraz zauważenia i docenienia misji, jaką czyni polska policja, misji czynienia dobra indywidualnego i zbiorowego, misji zapewniania porządku, misji, która musi opierać się o takie wartości jak prawda, sprawiedliwość. Proszę mi pozwolić pogratulować tegorocznym laureatom tej nagrody. Otrzymanie tej nagrody w tak zacnym gronie to wielki zaszczyt dla mnie i dla policji. Szanowni Państwo, ksiądz biskup Polowy Wojska Polskiego postanowił przyznać indywidualne medale Milito Pro Christo kilku osobom, których nazwiska już za chwilę poznamy. Przed chwilą komendant główny policji odebrał Benemerenti przez wiele lat dla dobra tej formacji oraz dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Pracowali panowie nadinspektor Adam Rapacki oraz generalny inspektor Andrzej Mateuk. Biskup Polowy medale Milito Pro Christo odznacza również pana generała dywizji Andrzeja Wasilewskiego, szefa Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej. Milito Pro Christo otrzymuje również pan pułkownik Jerzy Gutowski, dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności w Ministerstwie Obrony Narodowej, a także pan pułkownik Zbigniew Błażejewski, dyrektor drukarni Sztabu Generalnego. Mam zaszczyt poinformować Państwa, że wśród uhonorowanych medalem są także dwie osoby bardzo zasłużone dla Wojskowej Akademii Technicznej. Pan generał dywizji Andrzej Ameliańczyk, były rektor tej uczelni oraz obecny prorektor VAT-u, pan profesor doktor habilitowany inżynier Krzysztof Czupryński. Jest z nami dzisiaj także szczególny gość z zagranicy, ksiądz Xavier Cierniński. Kapelan Armii Francuskiej, stale współpracujący z polskim duszpasterstwem wojskowym podczas misji pokojowych oraz w czasie corocznej międzynarodowej pielgrzymki żołnierzy do Lourdes. Proszę Państwa, w dowód uznania dla wybitnych dokonań artystycznych biskup Polowy Wojska Polskiego, ksiądz Józef Gruzdek, pragnie także uhonorować pana pułkownika Bernarda Łatysza, który swoim niezapomniany, wybitnym głosem na trwałe zapisał się w dziejach kultury. Szanowni Państwo, od zarania dziejów toczy się walka między dobrem i złem. Terenem tego zmagania jest każde ludzkie serce. Domy rodzinne, sąsiedztwo. Widzimy również tą walkę w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Potrzebne są siły, wojsko, żeby obronić przed złem, które zagraża z zewnątrz. I policja. Potrzebni są ci, którzy będą troszczyć się o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Gratuluję odznaczonym wszystkim, którzy otrzymali medal Milito Pro Christo. Czynicie to nieraz w sposób bardzo skromny, bez afiszowania się, ale w sposób bardzo czytelny, jednoznaczny. Stajecie po stronie dobra. Gratuluję i bardzo dziękuję.